Cześć, ja jestem Michał Górecki i dzisiaj pogadamy troszkę o tym, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej. I nie tylko elektrycznej. Ja mam parę porad, ja jeżdżę od 8 lat już chyba. No od 8 lat jeżdżę na różnego rodzaju hulajnogach. Jeszcze nie miałem ani jednego wypadku, całe szczęście. Podzielę się z Wami moimi trikami na to, jak tego dokonać. Pierwsza kwestia to przepisy. Ale to jest już problem, dlatego że przepisów w Polsce nie ma dotyczących hulajnóg. Właściwie są bardzo niejednoznaczne. Jesteśmy niby pieszymi, ale nimi nie jesteśmy według niektórych policjantów i sądów, więc po prostu uważajcie, ale nie jeździcie też tam, gdzie jeździć na pewno nie możecie, czyli na przykład po ulicy, po jezdni, tam gdzie nie ma strefy rowerowej, tam gdzie piesi nie mogą się poruszać, tam Wy też raczej jeździć nie powinniście. Po ścieżce rowerowej niby nie, ale jednak to jest najrozsądniejsze póki co rozwiązanie, jeżeli ta ścieżka jest, tylko uważajcie na rowerzystów, uważajcie na pieszych, a jeżeli jesteście w innym kraju, to zapoznajcie się z tymi przepisami, bo w każdym kraju te przepisy są inne. Kolejna kwestia to kask. Kask oczywiście nie uchroni Cię przed wypadkiem, ale uchroni Cię przed skutkami tego wypadku. Ja widzę, że sporo osób jeździ bez kasku, ja prawie zawsze jeżdżę w kasku, chyba że jadę gdzieś z dzieciakami powolutku na jakichś alejkach, chodnikach osiedlowych, wtedy kiedy rzeczywiście nic się chyba nie stanie, ale właśnie może zawsze się stać. Mój kumpel miał całkiem groźny wypadek, obił sobie oko, prawie to oko stracił. Warto kask nosić, to są duże prędkości, to są twarde przedmioty, na które można wpaść. Nawet zderzenie z asfaltem zwykłym przy 25 na godzinę może być bardzo groźne w skutkach, więc noście kask wtedy, kiedy się da. Ubezpieczenie. Jeżeli dużo jeździsz, to warto pomyśleć o ubezpieczeniu. Jest teraz specjalne ubezpieczenie dla hulajnogistów, chyba tak się mówi, i rowerzystów, czyli na hulajnogę i na rower od National Nederlanden. Teraz jak działa dokładnie takie ubezpieczenie, to ja nie będę mówił. Wszystko jest w linku, który znajdziesz w opisie pod filmem. Natomiast ono ogólnie składa się z NNW, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, z ewentualnie z pakietem assistance, czyli to działa tak, że jeżeli coś Ci się stanie, złamiesz nogę, zwichniesz kostkę, potrzebne będzie szycie i tak dalej, wybijesz bark, to będziesz miał zwrócone koszty wizyty u lekarza i zorganizowany transport do lekarza w ramach assistance, wizytę pielęgniarki i pokryte koszty leczenia. Jeśli będzie skradziona hulajnoga, masz zapewniony transport do domu lub hotelu. Jeśli będzie awaria jakaś nastąpi hulajnogi, ona zostanie naprawiona na miejscu, albo jeżeli się nie da, zostanie Ci zwrócony koszt naprawy. Natomiast ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej, działa tak, że jeżeli Ty wyrządzisz szkodę komuś innemu i będziesz musiał zapłacić za zniszczony rower czy ubrania, nawet koszty leczenia, to wtedy to ubezpieczenie pokrywa właśnie takie koszty, które Ty musisz ponieść. Opony. Część hulajnóg ma pompowane pneumatyczne opony i je zawsze trzeba sprawdzić przed wyjazdem, bo tam oczywiście po pierwsze może być guma, więc trzeba się z tym zapoznać zanim wyjedziesz, nie będzie za późno. Po drugie, dobrze napompowane opony to jest lepszy komfort jazdy, szczególnie na hulajnodze takiej nożnej, odpychanej, ale na elektrycznej też to jest lepszy komfort jazdy, więc napompuj opony tak bardzo jak się da. Tam na każdej oponie jest napisane, do jakiego ciśnienia powinno się je napompować. Możesz skorzystać z własnej pompki, czy kompresora, czy nawet na stacji benzynowej, bo większość hulajnóg ma takie wentyle, które pasują właśnie do samochodowych pompek różnego rodzaju. Ja mam taki zwyczaj, że przed każdym wyruszeniem w trasę, oprócz opon, sprawdzam jeszcze hamulce. Sprawdzam też, jak się hamuje na danej powierzchni, bo codziennie jest inna pogoda, nieco może być lekko wilgotno, może być piasek rozsypany gdzieś. Zobaczcie po prostu sobie, jak Wam się hamuje tego dnia. Możecie mieć inny refleks na przykład tego dnia z różnych powodów. Też jak wsiadasz na nowy model hulajnogi, to zapoznaj się z hamulcami, bo w każdym modelu te hamulce troszkę inaczej działają. Są hamulce na linkę, są hamulce elektromagnetyczne. W każdym modelu hulajnóg też wypożyczanych, one troszkę inaczej działają, więc warto taki hamulec sprawdzić przed wyjazdem, a także przed wjechaniem na nową nawierzchnię. Przed wyruszeniem w dłuższą trasę warto znać zasięg swojej hulajnogi i on na pewno nie będzie taki jak podany przez producenta, bo z tymi zasięgami jest troszkę tak jak ze spalaniem samochodów podawanym przez producentów samochodów. To są warunki laboratoryjne i to nigdy tak nie wygląda, więc warto znać realnie zasięg swojej hulajnogi. Pamiętaj o tym, że im chłodniej, tym zazwyczaj ta bateria będzie Ci gorzej trzymała, po pierwsze, czyli jesienią albo wczesną wiosną ten zasięg rzeczywiście będzie mniejszy. Po drugie, pamiętaj o tym, że to nie jest tak, że te kreski naładowania idą liniowo. To nie jest tak, że jeżeli przejechałeś na przykład, nie wiem, 10 km przez 50% swojej baterii, to zostało Ci drugie tyle. Po pierwsze, ta bateria zazwyczaj w drugiej połowie trochę szybciej schodzi. Po drugie,
ta druga połowa, czyli bateria, kiedy jest już słabo naładowana, to zazwyczaj jest niższy prąd podawany do silnika, w związku z czym ona jedzie wolniej, nawet dwukrotnie wolniej, więc warto mieć albo baterię na zapas, albo tak sobie zaplanować tę trasę, żeby ładować po drodze, czy po prostu inaczej dojechać do celu. Pamiętaj też o światłach. Każda hulajnoga ma właściwie światła. Jeżeli jest zmrok, jeżeli jest mgła, włącz światła. One zmniejszają zasięg hulajnogi, ale tylko minimalnie, więc nie ma co się wygłupiać. Po prostu używaj tych świateł, będziesz bardziej widoczny. I teraz rzecz chyba najważniejsza, czyli prędkość. Zazwyczaj zaczynamy od trybu turbo, bo każdy chce wypróbować tryb turbo. I ten tryb jest bardzo w porządku, oprócz tego, że władowuje szybko baterię. Pamiętaj o tym, żeby zwolnić na chodniku. I to jest niby oczywiste i każdy przytaknie głową powie, no same truizmy, ale niestety nie zwalniamy często na chodniku, z tego co widzę. I ludzie tak samo jak na rowerach jeżdżą zbyt szybko, tak samo na hulajnogach jeżdżą zbyt szybko po chodniku. Ja, kiedy widzę pieszych, zwalniam zazwyczaj do około 10 na godzinę i szybciej staram się nie jechać, chyba że jest bardzo szeroki chodnik i wiem, że ominę ich z daleka. Zależy od tego też, czy pieszy idzie w moim kierunku, czy idzie w drugą stronę, bo oczywiście jeżeli idzie w tym samym kierunku, w którym ja jadę, to nie widzi mnie i nie słyszy. Ja go nie przeganiam dzwonkiem, bo nie jestem paniskiem na chodniku. To jest chodnik pieszych przede wszystkim niestety. W związku z tym zwalniam, szczególnie jeżeli to są dzieci, bo dzieci mogą zrobić wszystko. Mogą skoczyć w bok, mogą bawić się tam, mogą się przewrócić i tak dalej. Zwalniaj po prostu na chodniku za każdym razem, kiedy są piesi. Przejścia dla pieszych. Jeździmy po chodniku, jesteśmy pieszymi, ale poruszamy się nieco szybciej. I te przejścia dla pieszych są bardzo krytyczne. Teoretycznie możesz jako pieszy, nawet na tej hulajnodze, wjechać na przejście dla pieszych, ale raczej tego nie rób. Chyba że rzeczywiście widzisz, że nie ma niczego kompletnie po lewej, po prawej stronie i możesz spokojnie przejechać, chociaż wtedy też zwalniaj. Jako kierowca wiem, że taki gość na hulajnodze, czy gościuwa na hulajnodze, to może być bardzo niebezpieczna sprawa, bo po prostu nie widzę takiej osoby zupełnie. I tak samo jak nie lubię, kiedy rowerzyści wjeżdżają mi przed maskę na przejściu dla pieszych, tam gdzie ich być nie powinno, tak samo nie lubię, jak ktoś na hulajnodze wjeżdża na przejście dla pieszych. W większości wypadków schodzę i przechodzę pieszo, albo jadę rzeczywiście bardzo powoli z prędkością pieszego około 5-6 na godzinę. I ostatnia kwestia, czyli słuchawki. Uważaj na słuchawki. Ja używam słuchawek czasami na hulajnodze, kiedy jest mało ludzi wokół, kiedy rzeczywiście nie ma żadnych pojazdów, kiedy jeżdżę sobie alejkami jakimiś między blokami i wtedy wiem, że mogę spokojnie się wychillować ze słuchawkami w uszach. Natomiast jeżeli jadę gdzieś wzdłuż ulicy, jeżeli jadę chodnikiem, gdzie są rowerzyści, gdzie są piesi, gdzie są pojazdy, samochody i tak dalej, po prostu nie używam słuchawek, bo to może być niebezpieczne. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje porady Wam się przydały. Jeżeli macie inne porady czy inne uwagi, zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się, ja lecę jeździć na hulajnodze. Do następnego odcinka. Ciao!